Witam serdecznie wszystkie skorpiony i zapraszam na prognozę na wrzesień 2020. Ten miesiąc przedstawia się bardzo intensywnie z powodu Twojego Marsa, Twojego drugiego patrona, ponieważ Mars wyrusza w tym miesiącu od 10 września do 13 listopada w bieg wsteczny. Oznacza to, że nasza energia, nasze działanie, nasza inicjatywa nie będzie taka konkretna, może zabraknąć nam w tym czasie motywacji, może dojść do tego, że pojawią się osoby, sytuacje i uwarunkowania, które zepsują nam, czy też spowolnią nasze plany, czy też szybkie dojście do celu. Dlatego ten miesiąc i następny do 13 listopada wymaga przede wszystkim innych strategii, innych metod działania, dużo motywacji, dużo wiary w siebie i nieforsowania czegoś na siłę. Wszystko rozpoczyna się pełnią w znaku ryb 2 września dla Ciebie w pozytywnym aspekcie. Podczas tego dnia tworzy się na niebie wielki trygon i u Ciebie ta pełnia odbywa się w 5 domu, co oznacza przede wszystkim spełnienie jakiegoś marzenia, jakiegoś życzenia. 5 dom jest związany nie tylko z Twoimi hobby, z Twoimi pasjami, ale możliwe, że z wielu z Was po zakończeniu jakiegoś zwątpienia, czy jakiejś niewiary, czy może chciałeś wcześniej coś rozpocząć, ale nie wierzyłeś za bardzo w swoje siły, teraz jest taka możliwość, że to się uda, nie tylko spełnienie marzenia, ale to może być otworzenie własnej działalności. Jeżeli ktoś na przykład chce coś zainicjować, chce coś zrobić, chce coś rozpocząć, czy to są projekty, czy to są jakieś idee, czy to jest na przykład właśnie otworzenie jakichś biznesów, proponuję wszystko dokonać do 9 września. Następnie, gdy Mars jest w biegu wstecznym, nie rozpoczynamy nic nowego, ale podejmujemy aktywności, które wcześniej, czy też korygujemy, sprawdzamy aktywności, które wcześniej rozpocząłeś. Ta pełnia jest także spełnieniem marzenia, ale jeżeli chodzi o miłość, jeżeli chodzi o romanse, 5 dom to są przyjemności, to są radości, to jest seksualność, to są nowe projekty, wystartowanie w coś nowe i wielki trygon Ziemi zaznacza przede wszystkim, że to, co tutaj rozpoczniesz, to, co tutaj zainicjujesz, zamykając jednocześnie coś starego, przynosi Ci stałość i zabezpieczenie. Do 5 Merkury się znajduje także w pozytywnym aspekcie w znaku raka, w trygonie. Wykorzystaj te aspekty, ponieważ razem z tym Merkurym jest tutaj szansa przede wszystkim na Wenus jest w znaku raka do 5. Jest to przede wszystkim czas na wykreowanie nowych celów wyższych, na bardzo dobre kontakty za granicą, na współpracę, kooperację, także jeżeli chodzi o relacje, o partnerstwa, o pisanie, o naukę, o jakąś współpracę, ale przede wszystkim kontakty i robienie tego, co się dobrze czuje. Następnie ta Wenus przechodzi do znaku Lwa i tutaj rozpoczyna się bardzo ważny etap od 6 września, gdzie będziesz fokus kierował na swoją drogę powołania i na swoją profesję. Co należy zmienić w tej profesji i drogi powołania, żeby było przyjemnie, żeby czuło się dobrze, żebyś mógł rozwijać się kreatywnie, gdzie wykorzystujesz swoje talenty, a praca ma być przede wszystkim przyjemnością, tak? Co lubisz? Zastanowiłabym się, co lubię, co chcę kreować, co sprawia mi taką satysfakcję, co sprawia mi dużo zadowolenia i fokus kierowała przede wszystkim na zajęcia, czy też na aktywności, które naprawdę rozwijają Twoją kreatywność. 9 jest bardzo dobrym dniem, ponieważ Słońce znajduje się w znaku Panny do 22 i to jest sekstyl, czyli nowe możliwości, nowe szanse, jeżeli chodzi
O pracę i współpracę z przyjaciółmi, z grupami, większe grupy, jeżeli chodzi o pracę na social mediach, pracę z internetem. Jednocześnie to słońce do 22 września gwarantuje Ci spełnianie marzeń, spełnianie życzeń, ale w taki realny, namacalny, konkretny sposób. Tutaj pojawi się wiele nowych osób, wiele nowych przyjaciół, na których możesz liczyć, na których możesz polegać, którym możesz zaufać. Jednocześnie te osoby, które chcą coś robić w internecie, czy zakładają strony internetowe, czy chcą wyjść na YouTube, czy na Instagram, czy na inne strony, czy social media, tutaj bym proponowała naprawdę tego dokonać, ponieważ Merkury znajduje się jeszcze do 5 września właśnie w pozytywnym aspekcie, czyli sekstyl, nowe możliwości, nowe szanse, byłoby to, że wszystko, co jest związane z social mediami, wszystko, co jest związane z grupami, z przyjaciółmi, propozycje, które przychodzą ze strony przyjaciół, to mogą pojawić się także protektorzy, ludzie, którzy Ci pomagają, którzy stoją przy Tobie, którzy mają jakieś fajne, konkretne, tak, no bo w znaku panny to są konkretne jakieś propozycje lub też coś związane z pracą w taki konkretny, namacalny, praktyczny sposób. 9 jest właśnie bardzo dobry dzień, bo słońce stoi jeszcze w trygonie do Jowisza i tutaj jakaś propozycja będzie właśnie ze strony przyjaciół, którą bym natychmiast przyjęła, tak? Bo to Ci da możliwość nie tylko ekspansji, ale także rozwoju i nauki. I jeżeli jest jakieś marzenie, które chcesz spełnić, proszę wszystko dokonać i w tym kierunku iść i zabezpieczać, czy też jakaś inicjatywa, z którą chcesz wyjść, wszystko proszę do 9. 10 bowiem Twój drugi patron wyrusza w bieg wsteczny. On nie ma wpływu bezpośredniego na Twoje słońce, ale znajduje się z pozycji ogólnej w domu 6. I tutaj będzie to oznaczało, ten Mars w biegu wstecznym, przede wszystkim zorganizowanie sobie dnia codziennego. Może wielu z Was powróci do wcześniejszego sposobu odżywiania, może do pomyśli o wcześniejszych pracach, o wcześniejszych aktywnościach. Może to będzie jakaś stara dieta, która wcześniej przyniosła korzyści, teraz przeniosła się na coś nowego i będziesz do tego powracał. Inna organizacja dnia codziennego. Nie robić tutaj nic na siłę, nie wbijać się w tematy, zostawiać, spróbować tego, co już kiedyś było pożyteczne, co było praktyczne, co dodawało ci przede wszystkim energii. Sport w czasie Marsa w biegu wstecznym, tutaj nie zawyżałabym sobie poprzeczki, czy też nie za dużo tych zadań, że muszę, nie wiem, przebiec dzisiaj akurat 30 kilometrów, ale bym wrzuciła na bieg wsteczny, tak? Czyli powoli dać sobie czas na wszystko, akceptować, że może dzisiaj nie masz czasu, nie masz siły, czy też nie masz ochoty, bo Mars w biegu wstecznym to jest demotywacja, że może się wydarzyć, że nam się dzisiaj czegoś nie chce. Daj sobie czas. Czas jest to na odpoczynek, czas jest na relaks, czas, bardzo dobry czas na jogę, na medytację, na jakieś masaże. W tym kierunku przede wszystkim, czy też na nic nie robienie, tak, czy odpoczynek, i w tym kierunku bym poszła. Możliwe jest, ponieważ ten Mars jest w biegu wstecznym aż do 13 listopada i to Słońce stoi w pozytywnym aspekcie, może tu chodzić o zmianę w pracy, tak, że niektórzy z Was wejdą w te nowe propozycje, ponieważ 17 odbywa się nów w znaku panny, do tego dojdę i niektórzy z Was z Marsem w biegu wstecznym pomyślą o jakiejś nowej współpracy i kooperacji, czy też jakaś propozycja ze strony przyjaciół, ze strony jakiejś dużej grupy ludzi podobnie myślących o tych samych orientacjach umysłowych, czy też o podobnych upodobaniach. Będą tutaj jakieś propozycje i wielu z Was może rzeczywiście wrócić do tej propozycji i przemyśli zmianę pracy,
w tym kierunku, aby właśnie wszystko pasowało, aby był czas na rozwój, na kreatywność, na zdrowie, na rozrywkę, na odpoczynek, że nie musisz tutaj nic na siłę robić, że nie musisz wbijać się w jakieś trudne tematy. 13 Jowisz przechodzi w bieg wsteczny. Bardzo dobry czas, super czas, wykorzystaj tego Jowisza. Saturn będzie także w tym miesiącu szedł w biegu wstecznym do połowy grudnia, 17 i 21, czyli do połączenia tego Jowisza i Saturna w znaku wodnika. Jest to super czas dla Ciebie, jeżeli chodzi o naukę, o przekaz wiedzy, o pisanie książek, o rozpoczęcie jakichś kursów, o tworzeniu samemu, tak, o nauczaniu, czy to są warsztaty, czy to jest szkoła, czy to są jakieś kursy rozwojowe. Ten Saturn mówi właśnie o rozpoczęciu czegoś nowego, ponieważ w biegu wstecznym gwarantuje Ci, że te decyzje, które teraz podejmiesz do grudnia z Saturnem i z Jowiszem, a Jowisz jest przede wszystkim ekspansją, rozpoczęcie czegoś nowego, wskoczeniem na drogę powołania, nauczeniu się tego, co naprawdę jest moim powołaniem, co jest moim, co czuję, ale w sensie czegoś nowego, co da Ci też zabezpieczenia, powroty do ławki szkolnej, przypomnienie czegoś. Jednocześnie to może być także związane z handlem, praca z internetem, pisanie, publicystyka. No tu masz stworzyć coś wielkiego, tak? Czyli ta koniunkcja w styczniu Saturna i Plutona w tym sektorze oznacza, że do końca roku masz wykreować coś wielkiego, ale coś zupełnie niepodobnego do tego, co do tej pory robiłeś. Jednocześnie tematy rodzeństwa w pozytywnym aspekcie, bo jest sextyl, że pojawią się tutaj jakieś szanse, jakieś możliwości naprawienia jakiejś trudnej sytuacji z przeszłości. 17. Super nów w znaku Panny podczas tego nowiu. Słońce stoi w trygonie do Saturna i Merkury w kwadracie do Jowisza, czyli razem z tym Merkurym w kwadracie do Jowisza nie należy tutaj nic przesadzać, nie robić za dużo, ale Słońce w trygonie do Saturna oznacza, że jakaś propozycja ze strony przyjaciół lub też pojawi się jakiś protektor, jakaś osoba, Słońce w Pannie, jakaś osoba bardzo konkretna, która umożliwi Ci, czy też pomoże Ci, czy też może to będzie jakieś stanie, jakaś inspiracja, jakaś konkretna propozycja, konkretna rada, promocja, tak, ze strony grupy da Ci tutaj no, naprawdę zabezpieczenia. Ten nów jest super dobry, pomimo że Mars jest w biegu wstecznym właśnie na zasadzenie jakiegoś ziarenka, posadzenie jakiejś idei, która przyniesie Ci dalej zabezpieczenia naprawdę na przyszłość. Następnie po nowiu, ten nów jest jeszcze bardzo dobry. Podczas tego dnia świadomie kieruj swoją energią. Znak Panny jest znakiem uzdrawiania duszy i ciała. Co to oznacza? Oznacza to przede wszystkim, że połączenie, czyli Księżyc i Słońce łączy się podczas tego dnia w znaku Panny, to co naprawdę sobą czujesz, a jesteś znakiem, który czuje najwięcej, tak, znakiem bardzo intensywnym, jeżeli będziesz polegał podczas tego dnia naprawdę na swoich uczuciach, mogą tutaj nie tylko spełnić się marzenia, ale to uzdrowienie duszy i ciała ma polegać na tym, że jeżeli wejdziesz w to, co czujesz, w to, co sam wierzysz, to tutaj jest, że naprawdę się spełni. Po tym nowiu Merkury w znaku Wagi, który stoi przed Tobą, tworzy tutaj dosyć trudne aspekty. Ten Merkury w znaku Wagi stoi do piątego za Tobą. I to jest przede wszystkim przemyślanie. Tutaj widzę, że przemyślasz jakieś aktywności. Od piątego przechodzi do wagi. Tutaj przemyślisz. To jest jakaś praca w ukryciu, tak? Czyli od piątego do 29. Jakbyś albo się uczył, albo będziesz pracował nad jakimś projektem, albo tu jest jakieś działania, które nie chcesz ujawnić
na zewnątrz. Jest to czas też takiego, czy też nauki, czy też pisania, czy też to może być niektórzy z Was będą się zajmować tematami związanymi ze spirytualnością, z ezoteryką, z channelingiem, praca nad sobą, ale także takie do 29, od 5, przemyślanie naprawdę, czy też wejście w relacje z samym sobą, zastanowienie się, jakie masz podjąć później inicjatywy, jakie decyzje, jakie konkretne kroki, ponieważ Merkury będzie następnie przechodził do twojego znaku, ale do tego powiem. Czyli po nowiu Słońce przechodzi do znaku Wagi. Razem z tym Merkurem najpierw od 5 do 29 i Słońce od 22 przechodzi do znaku Wagi. Czas przede wszystkim spokoju, czas przemyślenia, czas nauki. Tu możesz się uczyć. Tu możesz też jakieś konkretne działania. To mogą być jakieś przygotowania. To może być pisanie czegoś. To może być praca, z którą się jeszcze nie ujawnisz, którą nikomu nie pokazujesz. Robisz coś tutaj w ukryciu i później, gdy Słońce ze znaku Wagi po 4 tygodniach przechodzi do twojego znaku, objawisz się z wszystkim. 21, 23 i 24. Ten Merkury tworzy kwadraty do Plutona, do Saturna i stoi w opozycji do Marsa. Myślę, że podejmiesz jakieś decyzje, przemyślisz zakończenie czegoś. Może zmianę właśnie kursów, może zmianę kierunków nauki, może zmiany szkoły, czy też postanowisz coś napisać. Fokus nie ma być na innych. Nie ma być też, że zastanawiasz się, co powie ten, co powie tamten, co powie Kowalska, co powie Honorata, co powie ojciec, matka, bla, bla, bla. Fokus ma być na ciebie. Polegaj na swojej intuicji, polegaj na swoim uczuciu, polegaj na tym, co czujesz. Jeżeli czujesz to dobrze, co chcesz zrobić, co chcesz tutaj przemienić, to masz taką też podjąć decyzję, ponieważ Merkury 29 przychodzi do twojego znaku i to będzie najlepszy czas przede wszystkim na podjęcie odpowiednich decyzji, na konkretne działania, na konkretne rozmowy, na intensywne rozmowy, na podjęcie decyzji właśnie związane z komunikacją, co masz komu powiedzieć, jak ty masz powiedzieć. Merkury w twoim znaku to jest też faza zarabiania pieniędzy. Jest tutaj, że sam się tym zajmiesz, to weźmiesz w swoją rękę i te pieniądze będą. Bardzo dobry czas właśnie na współpracę, na kooperację, na jakieś biznesy, nie robić nic na siłę, na pewno z tym Marsem w biegu wstecznym to masz pamiętać, ale także wejście w nowe kontakty, wejście w nowe relacje, komunikacja wszelkiego rodzaju, bardzo intensywne rozmowy z partnerami, z ludźmi, którzy cię otaczają, przemyślanie właśnie, jeżeli chodzi o zarabianie pieniędzy, o wejściu w nowe współprace i nowe kooperacje. 29 Saturn przechodzi w bieg prosty i ustawia się natychmiast w kwadracie do Marsa. No to jest tutaj drugi dzień, drugi trudny dzień. Powtórzy się coś z 24, czyli z jutra. Dzisiaj jest 23, czyli uwaga. Podczas tego dnia nie robimy nic na siłę. Jeżeli widzisz, że coś się nie da, czy też masz jakiś trudniejszy dzień, że masz dużo roboty, a na przykład nie masz do tego ani ochoty, ani siły, czy też jest to dzień, że masz wyjść na słońce i po prostu siedzieć, daj sobie czas. Nie śpieszyć się, nie robić nic na siłę, nie zmuszać się do niczego, czy też nie pozwalać może komuś, aby też zabierał tą energię, aby kradł tą energię. Energia ma być skierowana na ciebie, twój organizm, twoje ciało. Ten Mars w znaku barana będzie dawał ci też sygnały, czy czuje się w danej pracy dobrze, tak? Czy czuje się w danej współpracy dobrze, czy czuje się w danej relacji dobrze. Razem z tym Merkurem będziesz podejmował odpowiednie decyzje, ale gdy Saturn wyruszy w bieg prosty, jest w kwadracie do Marsa. Tutaj jest taki stop, zastanowienie. Pamiętaj, że Saturn działający na twoją korzyść jeszcze do
do końca roku 2020 przede wszystkim akceptuje to, co jest Twoim powołaniem, co jest Twoim przeznaczeniem. To jest sextyl, że te możliwości, które się pojawiają, jeżeli chodzi właśnie o naukę, o rozwój, o ekspansję, o przekaz wiedzy, o pisanie, o komunikację, poszerzanie swoich horyzontów, w sensie przede wszystkim nauki, publicystyka, może niektórzy z Was chcą napisać książkę, czy chcą pisać bloga, czy no wszystko, co jest związane z pisaniem, mówieniem, handlem, to tutaj bym podejmowała ten 29, na pewno bym zostawiła. Ja dzisiaj życzę wszystkiego dobrego skorpionom, wspaniałego miesiąca. Zapraszam wszystkich do kontaktu. Te osoby, które potrzebują do konsultacji, numery kontaktowe znajdują się pod nagraniem. Zapraszam do nauki online astrologii. Pozdrawiam Was i życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję.